samego rana od razu mamy taką akcję, że przyjechał RSM. RSM 32 Polski prosto z Puław. No, od razu to test płyt będzie, co wytrzymają. No nie, tylko samym ciągnikiem pan wjechał. No i teraz zobaczymy, jak to teraz się przyda moje miejsce tutaj, które zrobiłem. ton przyjechało. Po to właśnie chciałem zrobić przejazd dookoła domu. No, tam jeszcze ciągniki stoją, ale mimo to, że ciągniki stoją, to i tak ciężaróweczka ładnie może objechać dookoła. Wjechała sobie na pewno tutaj, kierowca nie musiał kombinować, chociaż wjazd mam trochę poszerzony, ale i tak, wiecie, no, różnie bywa, ten agregat jeszcze tutaj stoi, ale mówi pan, że sobie poradzi. No i ważniejsze jeszcze jest to, że nie ma błota, nie? Jakby było błoto, to już dookoła domu by nie przyjechał. No, elegancko. Seba dalej czyści. Dzisiaj może uda się pomalować, ale muszę jeszcze, tu mam listę, trochę rzeczy pokupić. Tak, upał ma być. W tym tygodniu może wjedziemy w rzepak u taty. Chowam sprzęty w cień. Tu ładowarkę wyjechałem, bo zostawiony miałem samochód. W cieniu stał, ale już nie stoi. Dzisiaj mają być tulejki jeszcze do tej przyczepy, może ona już w końcu stanie na kołach, a sworzeń, nie, zaraz wam pokażę, jak fajnie wygląda sworzeń. Sworzeń kosztował z przesyłką paletową 1800 zł. Tulejki 515 z przesyłką, dwie. I będziemy próbować to dzisiaj składać. No a jeszcze kolejna sprawa, tu jest do pełna zalane. Pełniutko, bo tutaj i tak się nie zmieściło. Jeszcze jest cały pełny ten Mauser, to na rzepak pójdzie. No i tam, i tutaj troszeczkę, ale tu jest dosłownie, no ile tam, z 50 litrów poleciało i się skończyło i zwęży tylko ten. Zaraz sprawdzimy jeszcze, sprawdzimy gęstość, bo ja tutaj odstawiłem. O, już widzę, że jest na 32. Był gorący, bardzo gorący, aż w ręce parzył. I o ty cholero jasna. No, ale było, widzieliście. Tak, pięknie, zaraz płaskownik będzie zardzewiały. Już nie zdara. Ale było, mam to nagrane nawet. Było na 32, a jak był gorący, to było na 30. Dobra, już teraz to trzeba zabrać. Jak był gorący, to było na 30 i odstawiłem go, żeby sprawdzić, nie? Później jak ostygnie, więc jest ok. Dobra, sobie popłuczę trochę z grubsza, później w domu sobie to umyję. Jak macie taki próbnik i przyjedzie wam w taki upał jak dzisiaj, prosto z produkcji, cysterka, zaraz ja to też zaraz to pobiję, dobra, przyjedzie prosto z produkcji cysterka RSM-u, to wiedzcie, że jak ostygnie, to będzie dopiero dobrze wskazywało. No, 25 ton. Trzeba byłoby to przeliczyć, ile to jest litrów. No, a przy kombajnie tu jeszcze wyciek był z wysprzęglika. Tato rozebrał. I ogólnie muszę klimę jeszcze zrobić. I tu jeszcze tato trochę powzmacniał, połatał tą rurę, bo już była poprzecierana i ślimak. Ogólnie tutaj wszystko już jest ok.
tylko to złożyć, klimę, o, tutaj ślimak, zobaczcie, już był wytarty mocno i o, właśnie tato pojechał, chyba po uszczelniacz, ona dzisiaj miał być. O, to jeszcze właśnie miałem wziąć, zobaczyć, czy mi się gdzieś nada zrobić z tego, stanąć przy przyczepie, podest taki niewielki. O, a tutaj mamy, zobaczcie, stworzeń, stworzonek, zobaczcie, jaki ładny. Z, on jest zrobiony ze stali lepszej gatunkowo i jeszcze jest tam chyba na 2 cm dookoła, czy na 4? Nie, na 4 to by było całkowicie, bo ma 8. Na 2 cm chyba jest utwardzany. Mówił ten pan, że nie utwardzają całego, bo będzie za kruchy i może pęknąć. Musi mieć troszeczkę, musi być trochę plastyczny. Dobra. Kurczę, gorąco. A ma być tak cały tydzień. A dzisiaj jest wtorek, a w sobotę ma być 35. No. Będziemy w tym tygodniu już kosić rzepak. Mateusz jeszcze nie odebrał agregacika. No. No coś takiego, może gdzieś tutaj. Tutaj albo tutaj. Nie wiem, czy to nie będzie za nisko. Albo tutaj gdzieś. Tutaj nie, ale... Tutaj gdzieś. Tylko, że... Już tak nie bardzo. Tylko, że coś jeszcze jakieś... No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie... Coś takiego mam i... Delikatne tutaj jakiś podest by zrobił. Można balkon, ale balkon to wtedy, wiecie, jak podnosi się do góry, jak jest gdzieś nisko, to on ogranicza nam wysokość podnoszenia. Powiem wam, że chowam się w cieniu z robotą. No i założyłem te tablice. Założyłem tablice, zrobiłem zdjęcie. Wysłałem dla kolegi zdjęcie. I tak patrzę, i co jest? Nawet nie zwróciłem uwagi, że to są, że to co to inne. Tutaj coś innego jest, a tu coś innego. I teraz pytanie, gdzie ma być ten trójkąt czerwony? Czy w tym rogu? Czy w tym rogu? Ale chyba to trzeba odwrócić o tak, czyli to ma być tutaj. Ja motorkiem się przemieszczam po górku. On tak fajnie zapala. Fajnie chłodno. Kurde. Zgasł mi. Poszedłem do domu na chwilę. O, znowu mi zgasł mi bory. Telefon. Gazu musiałem dodać. Chciałem się tylko. Jadę zobaczyć. Kolejki przyszły. O. Tutaj są, widzę. Stopka tylko ma trochę zrypaną. Ja już ją poprawiałem, ale się wygięła tu znowu. Trzeba będzie wyszlifować trochę większą dziurę. No. Ale będziemy to dzisiaj składać. Elegancka. A, to są otwory, ale to są... To nie są na kalamitki. Więc pewnie trzeba będzie... A tu jest kanał z boku gdzieś i tak wymierzyć i wywiercić na kanał.
trafić. Kurde, ale fajna. Jedną lampę podłączyłem. No i świeci. Bardzo ładnie świeci. Tutaj na kamerze tak nie widać. Tak blado, tak pomarańczowo, ale naprawdę świeci bardzo ładnym. O, takim ładnym czerwonym światłem świeci. Zaraz jeszcze drugie. Ładnie to wygląda. Zaraz jeszcze kierunkowskaz. Zobaczymy. No jest. Oczojebne. A od dołu jeszcze lepiej. Bo pryskiwacz będzie bardzo wysoko. O. Od góry tak słabo, a jak będzie podniesione i będzie w osobówce, jest. Daje po oczach. Jeszcze stop, a stop chyba tutaj będzie. Stop to musiałby mi ktoś sprawdzić, ale zaraz szwagier ma przyjechać po agregat. Najwyżej mi naciśnie. Bo Magda mi je wysprzątała tutaj w ciągniczku. W ciągniczku mi wysprzątała. Powiem wam, że ostatnio znalazłem taką moją starą ze Szwajcarii SodaStream. No ale butelek już takich nie mogę znaleźć, kupić, tylko już takie nowsze, co długie. I przy tym, ile teraz się pije, to super sprawa. I ona się nie mieściła, musiałem tutaj wyciąć, wyrżnąć, że tak powiem, na chama, żeby butelka ta się mieściła. Pokażę, jak ja to robię. Lód do butelki, woda. Wow. Taki syropek. I powiem wam, że te z Francji są bardziej wydajne i bardziej gęste i lepsze. Nie wiem dlaczego, ale tak to wygląda niestety. A taki kolor delikatnie. To nie ma dużo no, tych, jak to się, barwnika, tylko smak. A najlepszy smak jest dla mnie lemoniada. Jest taki lemoniadowy. Jest siódemeczka. Podniósł. O! O, badaj! Do góry! Skoczyła, no, na łączniku trzeba, wiesz, teraz opuścić i skręcić, bo on tam krzywo stał. Czekaj. Będzie ciężko skręcać, nie? Dawaj na dół jeszcze. Oj, czekaj, bo to trzeba, wiesz co, wałem sobie trzeba będzie ten. Wałem trzeba będzie podnieść i wtedy wyregulować. No, ale to... Nie jest taką hopsiu! No! Tańcuje! No, nie ma żartów. O kurczę, ale daje. No. Jeszcze wam pokażę, jak łączę kabelki. Wcześniej wam pokazywałem, że łączyłem tu lejkami, a ostatnio gdzieś tam znalazłem takie coś. To jest coś podobnego do tych konektorków, tylko że z dwóch stron tak jest. I zaciskam najpierw na jednej stronie takimi taką praską, zaciskam na jednej stronie kabelków, wkładam sobie i tutaj później zaciskam drugie. Tutaj mam koszulki założone i tutaj grubą taką koszulkę, którą nakładam na całość i wygląda to później o tak. No, tak to później wygląda.
Dobra, lampki założone, tylko trytytkami jeszcze spiąć. Tu jeszcze luźny za słabo chyba zgrzałem. Ale mam ten palniczek i on, kurde, bałem się, żeby nie stopiło to wszystkiego. Tu jeszcze trochę można będzie. Tak. No, tak to wygląda. Te już odwrócone, już tak jak powinny być, co założone. No i fajnie. Zaraz zobacz, jeszcze zrobię zdjęcie. Może na zdjęciu będzie lepiej widać te lampy. Obowiązkowo jeszcze trzeba znaleźć czas na rekreację. Będziemy przejeżdżać teraz koło kryminału. Koło kryminału mam tutaj jęczmień Jary. A jeszcze stoi do góry, o, na ścieżce zielony. A jeszcze na spokojnie. Tu sąsiada też pszenica do góry, kłuski to jeszcze. Możemy sobie jeszcze jeździć na rowerach, wiesz?